dobry kochani, witam w kolejnym odcinku Kawy na Stojąco. Dzisiaj jest ze mną Dawid i porozmawiamy o kryzysie. Ale nie kryzysie w naszym związku, ani w naszej firmie. Zgadza się, porozmawiamy o kryzysie w nieruchomościach. No właśnie, czy mamy kryzys na rynku nieruchomości, Dawid? To zależy. Kryzys mamy już od dawna. To zależy z jakiego punktu widzenia patrzeć, bo przez ostatnie 2 lata mieliśmy kryzys, ale był to kryzys kupujących, którzy jakby byli podstawieni troszeczkę pod ścianą. Ceny rosły, podaż była niewystarczająca, kupujący musieli decydować się szybko w cenach takie, które no nie były dla nich może wymarzone. Spekulacje cenami trwały w najlepsze, więc kryzys mamy już od dawna. Teraz doszedł nam kryzys sprzedającego, który nie ma z kolei klientów, ale jeszcze kryzys kupującego jeszcze bardziej się pogłębił przez to, że nie ma za co kupić. Tak, nie ma kasy. No i generalnie jest bida. Jest, no i to więc jest kryzys, tak? Można powiedzieć, że mamy symptomy nadchodzącego kryzysu, ale w naszym kraju chyba walczymy z kryzysami na bieżąco, więc nie jest to niczym dziwnym i myślę, że i z tym sobie poradzimy, ale tak na serio. Tak na serio. Zawsze wydawało mi się z obserwacji i z tego, co gdzieś tam czytałam, śledziłam, to na rynku nieruchomości zawsze była taka sinusoida i te kryzysy były, ale to się nie działo tak szybko. Między jednym a drugim nie było takiej bliskiej odległości. One były trochę rozłożone w czasie i te zmiany były takie bardzo łagodne. A teraz w ostatnich latach, przecież 2020, pandemia, no to też duża, ogromna zmiana na rynku nieruchomości, tak? Nieoczekiwana, właśnie. Zresztą taka zaskakująca, bo każdy spodziewał się właśnie czegoś innego, a to w ogóle poszło w drugą stronę. 2021, no kolejna zmiana, tak? Która no, trochę spowodowana, napędzona tym, co się działo w 2020. No i kolejny rok, 2022, i znowu jest kolejna zmiana, więc tutaj akurat te ostatnie 3 lata są takie, gdzie faktycznie no, dużo się dzieje na tym rynku, chociaż dużo się też przewiduje różnych rzeczy, a jednak ten rynek gdzieś tam swoim nurtem płynie, tak? Tak jest, dlatego, i zaskakuje wciąż. Dlatego pytanie, co będzie w przyszłym roku i tak naprawdę logika wskazuje na to, że powinna nastąpić jakaś recesja, spowolnienie, nie wiem, przynajmniej jakieś takie zahamowanie wzrostu tych cen i tego co się działo ostatnio. Wiadomo. No bo powiedzmy w skrócie może, co się dzieje, bo w zeszłym tygodniu przed długim weekendem w jeden dzień nawet 3 znajome do mnie napisały: Aga, poradź, co robić, co tu się dzieje, wystawiłam mieszkanie na sprzedaż, nic się nie dzieje, czy w Poznaniu też tak jest, i naprawdę było tak w jeden dzień, miałam 3 takie kontakty od moich znajomych koleżanek z dawnych czasów, które znając mnie po prostu z moich działań tutaj uderzyły do mnie w pierwszej kolejności, żeby zapytać, czy to jest normalne, że czy w Poznaniu też tak jest, tak? Do tego telefony, które odbieramy od klientów, praktycznie tak? Codziennie od osób, które mają coś na sprzedaż, chcą coś sprzedać i chcą z nami współpracować, ostatnio jakby no bardzo mocno wzrosła i zastanawiamy się, czy to po prostu jakby troszeczkę przypadek, że akurat tak się zadziało, czy... Znaczy myślę, że to nie jest przypadek, tak? Ja też tak myślę. Zawsze odbieraliśmy telefony, ale jakby ta ilość, która jest teraz, jest zaskakująca. Tak, tak też właśnie na początku roku nawet, czy jak robiliśmy sobie jakieś tutaj zebrania w zespole, to mówiliśmy o tym, że ten rok będzie inny i trzeba zmienić myślenie i nastawić się na inne działanie, bo będzie to wyglądało inaczej, bo będą się odzywali klienci, będą mieszkania na sprzedaż, tak? Będziemy mieli co robić, ale będzie to wyglądało zupełnie inaczej niż w zeszłym roku. Te mieszkania nie będą sprzedawały się tak szybko. Będzie to na pewno spowolniony ruch i teraz tutaj będziemy musieli mieć jakiś nowy pomysł na to, jak sprzedać, tak? Więc to nie jesteśmy tym absolutnie zaskoczeni, tak. Bo byliśmy na to przygotowani, że tak to właśnie się rozegra. No i teraz musimy to właśnie odpowiednio poprowadzić te sprzedaże, tak? Sytuacja się potwierdza, bo jakby widzimy już po tych nieruchomościach, które mamy, że dość znacznie ten ruch na tych nieruchomościach, oczywiście to jest nasza subiektywna opinia i tutaj mówimy na podstawie naszych odczuć i naszego doświadczenia. Ale w rozmowach też, czy ostatnio się widziałam ze znajomymi, którzy też prowadzą swoje biura, no to tak każdy
ma podobne odczucia jak my, więc to myślę, że jest. Czyli jest ewidentny spadek popytu. Tych klientów popytowych, kupujących, tak jak w zeszłym roku było dużo i to oni prosili nas o pomoc, bo nie mogli sami czegoś fajnego znaleźć. Tak, jak kupujący zawsze robił wszystko, żeby ominąć pośrednika, tak w zeszłym roku kupujący po prostu do nas tylko dzwonili, pukali, proszę pomóżcie, bo nie mogę sobie poradzić ze znalezieniem, więc znajdźcie mi coś, co... Najczęściej coś, czego w ogóle nie ma, nie istnieje, ale... Tak gdzieś kupujących tak, nie ma, tak naprawdę to my... Kupujący dzisiaj po prostu zostali tak ścięci, po prostu przystawieni do muru, nie mają kasy, bo o połowę ukróciły im się tak zdolności, więc plany, które mieli z powiększaniem nieruchomości, zamianą mniejszego na większe, w ogóle zostały odroczone pewnie w czasie, a w ogóle pewnie zmienione na to, żeby wynajmować coś większego. No bo, a z kolei kupujący, którzy mają pieniądze, sytuacja z wczoraj. Moja stała klientka, która inwestuje w nieruchomości, będę miał ciekawą nieruchomość w lokalizacji, która już kupiła ode mnie dwie nieruchomości. Dzwonię do niej, okej, Panie Dawidzie, spoko, fajnie, ale ja sobie poczekam jeszcze do przyszłego roku, aż te ceny pospadają. Mam chociaż kasę, ta cena, ale... którą zaproponowaliśmy też sprzedającego, uświadomiliśmy, że to nie jest tak jak w zeszłym roku. Była dość rynkowa jak na te czasy, więc, ale ona mimo wszystko nie ma takiego parcia, żeby kupić. Woli poczekać, aż te ceny pospadają. No i teraz pytanie, czy warto czekać, bo kupimy taniej w przyszłym roku, ale no trzeba też wziąć pod uwagę inflację, która zjada nam tą kupkę tych pieniążków. Pytanie, czy kupimy, nie wiem, w przyszłym roku 20% taniej i tak wyjdziemy na swoje z tą inflacją, czy nie wiem, kupimy 10% taniej, a przez rok o te 10% co najmniej te pieniądze nam się skurczą, więc no tutaj moim zdaniem, jeżeli ktoś ma pieniądze i chce je w jakiś sposób ochronić, no to warto byłoby coś kupić, ale na pewno teraz jest rynek kupującego i już to wiem, bo każdy, kto ma gotówkę, na prezentacji podkreśla, że no ja mam gotówkę i to jest mój atut. I jakby tak jak w zeszłym roku... No tak, bo ci, którzy przychodzą i są klientami kredytowymi, no to z reguły... Jest duża niewiadoma w ogóle, no czy dostaną ten kredyt, a po drugie jest ich bardzo mało aktualnie, więc klienci gotówkowi już zaczynają jakby czuć, że jakby z powrotem szala przechyliła się na ich stronę. Wiesz, nawet jeśli ktoś ma zdolność mimo wszystko, no to raty kredytu są teraz tak to po musi przekalkulować, horrendalne, dokładnie. Że sobie ludzie kalkulują w ogóle, czy w to wchodzić, tak? No bo, no bo to będzie wszystko jeszcze rosło. Do jakiego momentu nasz rząd będzie jeszcze te stopy procentowe podnosił, tego nie wie nikt, nawet pan Jastrząb pewnie tego nie wie. Więc ludzie też tego nie wiedzą i każdy gdzieś tam się wstrzymuje z różnymi takimi rzeczowymi decyzjami. Ale do rzeczy. Ceny. Na tą chwilę jeszcze utrzymują się na stabilnym poziomie. Już widać zahamowanie takie wzrostowe na rynku wtórnym. Myślę, że na rynku pierwotnym też, chociaż tam wszyscy mówią, że jeszcze, że nie da się, nie ma miejsca na spadki cen i będą podwyżki wymuszone jakby z różnych względów. Pytanie, czy tak będzie, czy nie. Zobaczymy, co czas pokaże, bo tu ten czas ostatnio po prostu co roku daje nam coś nowego, więc moim zdaniem deweloperzy też nie będą mogli aż tak podnosić cen. No będą musieli, chyba że będą o połowę mniej budować i będą sprzedawać na bieżąco, ale po prostu mniejsze ilości. No na pewno w tym segmencie rynku nastąpi tutaj jakaś zmiana, ale... Ale jeszcze nie wiemy, w którym kierunku. Na rynku wtórnym na pewno pojawią się naszym zdaniem sytuacje, gdzie klienci już muszą iść na kompromis cenowy i to zauważamy. Sprzedający, tak. Ci, którzy muszą sprzedać, to muszą liczyć się z kompromisem. Tak. Wiesz, ci, którzy kupili w czasach cen atrakcyjnych, no to mają fajnie, tak? Mogą sobie pozwolić na tą obniżkę ceny. No bo przełkną tylko po prostu to, że nie sprzedadzą tak dobrze, jak sprzedał, nie wiem, jak sprzedaliby rok temu. Mhm. Ale mimo wszystko jeszcze na tym zarobią, bo... Wiesz, gorzej ma ktoś, kto kupił, nie wiem, w zeszłym roku i po prostu już nie daje rady z kredytem. Jakaś sytuacja się jego zmieniła i teraz musi sprzedać... Kupił na górce cenowej, a teraz musi... tej ceny, no... No nie zarobi, po prostu nie zarobi. I pytanie, czy w ogóle wyjdzie na zero, nie? Tutaj będzie duży dylemat tych ludzi i oni, dopóki będą mogli, pewnie te ceny będą trzymali, ale na pewno też będą musieli niektórzy po prostu przełknąć tą gorzką pigułkę i sprzedać ze stratą. Więc no ci, co będą musieli sprzedać, to będą sprzedawać i na pewno będą musieli te kompromisy cenowe zaakceptować. Pytanie, czy aż tak bardzo ceny pospadają? Myślę, że do końca tego roku pewnie się to jeszcze jakoś w miarę będzie stabilnie trzymało, ale na pewno kupujący będą mieli teraz większy atut do negocjacji. To zdecydowanie. No i też kolejna zmiana na rynku najmu.
No tego chyba nikomu nie musimy mówić, bo nawet babcia siedząca przed telewizorem wie, jaka jest sytuacja na rynku najmu. Dokładnie. No, raz, że brakuje w ogóle już teraz mieszkań do wynajęcia, ceny podskoczyły, więc no i to, i ci ludzie, którzy nie będą mogli sobie pozwolić na zakup, a mają potrzeby życiowe takie, że muszą zmienić nieruchomość, no dokładnie, to będą po prostu, muszą, myślę, że uderzali w tą stronę najmu, co też nie będzie tanim interesem, prawda? No, bo jakby wiadomo, jeżeli popyt spada na rynku sprzedaży, no to rośnie na rynku najmu. Popyt wiadomo, że wymusza wzrost. No z kolei ci, którzy kupili mieszkanie inwestycyjne, no to fajną mogą mieć stopę zwrotu w postaci tego, że te kwoty najmu teraz są wyższe i na pewno mogą kupić mieszkanie taniej, a wynająć je drożej, więc ta stopa zwrotu jest jeszcze lepsza. Pytanie, na ile zarobią na wzroście ceny nieruchomości? Myślę, że te ceny nie pospadają tak drastycznie, żeby nagle stracili, nie wiem, 20-30% w ciągu roku czy dwóch. Tym bardziej, jeżeli kupują na wynajem, no to po to, żeby ochronić swój kapitał, a wiadomo, jaki jest rynek nieruchomości. Jeżeli spadnie, to i tak pójdzie do góry, więc długofalowo... Teraz mamy też dobry czas na to, że gdzieś tam będą się pojawiały te nieruchomości mniejsze, idealne pod inwestycje na wynajem. Zresztą mamy takie w swoim już portfolio, tak? Alicja ma przy Błażeja takie małe mieszkanie, 38 metrów, kompaktowe, idealne pod inwestycje, wykończone. Tak, kilka ofert się nam klaruje, więc na pewno niebawem my się mamy właśnie na Osiedlu Przyjaźni małe mieszkanie. Też będziemy mieli dobre. Przy ulicy Sielawy na Ramowicach dwupokojowe, fajne mieszkanie. Także zapraszamy koniecznie na naszą stronę, polajkujcie nasz profil na Facebooku, bo tam na pewno będziemy dawali znać o nowościach. I co, Dawid? No i co? Jeżeli macie pieniądze i chcecie je ochronić, to kupujcie. Zawsze, ale mimo wszystko, jakkolwiek by było, to gdzieś tam te nieruchomości są zawsze takim najbardziej bezpiecznym lokum formą dla swoich pieniędzy, dla oszczędności. Pieniędzy. I mimo, że może tutaj jakby wróżby są i przewidywania, że ten rynek troszeczkę spadnie, to mimo wszystko, patrząc na to, co się dzieje z pieniądzem, z gospodarką, z inflacją, to zainwestowany teraz kapitał w nieruchomości, jeżeli nie chcemy tego mieszkania za rok sprzedać, czy za dwa, to i tak będzie to dobrym ruchem. Jeżeli macie potrzeby życiowe, no to po prostu trzeba teraz szukać, na pewno będzie dużo większy wybór na rynku ofert i na pewno będzie możliwość być może trochę lepszej, trochę większej negocjacji, więc jeżeli chcecie zmienić, to też jest to dobry czas. No pytanie wszystko w kwestii kredytu, czy stać was na to, czy w ogóle jakby podołacie spłatą, to już jest zawsze indywidualna kwestia. W razie czego mamy bardzo fajnych doradców kredytowych, którzy mogą wszystko opowiedzieć, wyliczyć, dokładnie doradzić się i wtedy sytuacja jest dużo bardziej klarowna. Dobrze, kochani, zapraszamy Was na nasze kolejne odcinki. Subskrybujcie nasz kanał na YouTube, jeśli jeszcze tego nie robicie. I to, życzymy Wam dobrego dnia, dobrego tygodnia, jesteśmy w kontakcie. I kryzys zawsze jest jakimś motywatorem do rozwoju, także... Tak, do zmiany, dokładnie. Do pójścia do naprzód przodu. Czasami, o czym się przekonujemy ostatnio, bardzo dobrze, czasami dwa kroki do tyłu są wskazane, żeby zrobić kilka kroków do przodu. Zgadza się. Tak więc nie bójmy się kryzysów, z mocną głową, mocnymi nerwami, ale wszystko przejdziemy, jesteśmy twardzi. Trzymajcie się, hej.